No i co? No i przyjechało w końcu. Także kiedy tur, kiedy tur? Już jest. Tur Wolmetu, jak widać, to 330. Udźwig 700 kg. Siłowniki dwustronnego działania na joysticku. Joystick jest w garażu, nie będę tam na razie wchodził, grzebał, bo tam też przewody, śruby, wszystko sobie tam wrzuciliśmy, także nie ma sensu na razie. Zresztą montaż postaram się nagrać, to będziecie mniej więcej widzieć. Łyżko krokodyl, tylko troszeczkę daliśmy ciała, bo przy zamawianiu no to powiedzieliśmy specyfikację ładowacza, jaki tam chcemy mieć, żeby właśnie był na joystick, siłowniki dwustronnego działania. No i co do tego, łyżko krokodyl taki do 330. No i pytanie, jakiej szerokości? Bo tam 30 ma 1,60 m chyba szerokości, no to byłby za duży, no to 1,20 m. I myśleliśmy po prostu, że to będzie, no w sumie nie sprecyzowaliśmy, żeby takie było. Z tymi zębami takimi, wiecie, wymiennymi, co są. A przyszedł taki najprostszy z najprostszych, ale myślę, że na nasze potrzeby spokojnie wystarczy. Nawet jeśli nie będzie brał tyle obornika, ile udawało nam się wziąć czasami na widły, no to sama wygoda pracy będzie już dużo lepsza, no i oczywiście bardziej uniwersalne to wszystko będzie. Także no tą pracę usprawni, także na przyszłość albo się po prostu no wytnie te zęby, jak już będzie się coś dziać, bo może tak być, że się będzie dziać, wstawi się tulejki i po prostu te zęby takie wymienne, co są, a jak już będzie całkiem lipa, to w przyszłości najwyżej się dokupi takiego z prawdziwego zdarzenia, chociaż nie wiem, czy będzie sens. Zobaczymy, jak po prostu to się będzie sprawować. Być może jeszcze jakąś szerszą łyżkę kiedyś by się dokupiło, samą łyżkę. I co? I mamy jeszcze widełki do bel i na razie to tyle. Także można będzie usprawniać. Balast też będziemy jakoś tam sobie robić. I co? I myślę, że ta 30 już bez przesady, że o, zesra się i nie będzie pracować, że zaraz zdechnie. Może tak być, nie mówię, że nie, ale mam nadzieję, że tutaj sobie spokojnie będzie radzić, bo u nas jakoś, tak jak w poprzednich filmach mówiłem, super głębokiej ściółki nie ma, nie wiadomo jakiego stada też nie, żeby. Bo jakby było spore stado, to byśmy, kurczę, faktycznie się pokusili o jakąś ładowarkę, bo by nas było po prostu na to stać. No a tak to jest, co jest. I zawsze to lepiej niż widły do 60 i cyklop, prawda? Dobra, to na tą chwilę tyle słowem wstępu. I co? I zapraszam Was na taki pseudomontaż, bo niby instrukcja jest, ale myślę, że szefu tutaj ogarnie. Ja mu oczywiście pomogę i coś tam z tego montażu nagramy. Także do później.
jeziora. A jeziora to nie jest nie za mało. No właśnie. Nie, muszę ten komin wyczyścić i powinno pasować. A wejdzie wiesz ci ta? No właśnie widzę, że za krótkie z jednej strony. To trzeba popuścić słupek. Mówię ci, że tu musiałem popuszczać. Aha. To co jest przykręcone tam gdzieś. Na tych dwóch śrubach? No, 24. A żeś dopierdzielił, że nie mogę ruszyć. Jakbyś sobie kiedyś tak ten klucz zakładał, jak ja założyłem, to uważać. Na zęby. Jak ci się smutnie tak na bok, to można zęby zbić. Weź, trzymaj tak, schodzę to. Tak nie, musisz z boku dać, żeby ma ich. Bo nie założysz tak za krótki klucz jest. Masz? No. A ja tu się chyba... Zajebany! Goście, kurwa masz! Lecie. Nagrywa się? Tak. Możesz przeklinać sobie dowoli. Co? Dziecka już się zawinęła do domu? Nie, pojechała do Lidla. Ona wieczorem dopiero jedzie, bo jeszcze jedzie do tej. Bo mnie, że smyteczki. Jechała. Pizzerki tam są. Możesz powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry.
I co jeszcze oprócz Witzerek? Pastę. I bułki. No się śmiejesz, nie widziałaś, że kamerę ma? Nie ma tych takich stopek, co to często w turach są, żeby go na stojąco zostawić. No, no właśnie. No tu masz tłok, będzie się wysuwał. No, tak mi się wydaje, tylko i tak na rysunku też jest. Kurde, a jak ja skrzynkę odkręcę, gdzie my będziemy kramować? Musisz ten... Na tym błotniku zrobić... Na tym bym nie robił, bo jak tu ma być joystick, to... To będzie niewygodnie, już prędzej tutaj. No tutaj to i tak trzeba by pod joysticka chyba jakieś... Jak w 60 masz coś takiego, no. Jak będziesz w bok joystickiem machał, to żebyś kurczę o szybę łapał, nie tłukł za każdym razem. Jak ma być w tamtym miejscu. Czekaj, to teraz kurde, jak dam tutaj ten najkrótszy. Bez męża był. Na końcu prawie są, jak podłączone są. To zobacz, żeby dwustronnego działania był. A może być na tym. Jedynka górny idzie na dolne te. Nie wiem, że będziemy przekładać. Górny na dolne. Two thousand years later.
Nowy lakier drzemy. Patrz kurde, założymy do tego. Wiesz co? A jakbyśmy ten oparli go na osi chociaż. No to i właśnie chcemy go dosunąć. Masz na osi? No. Ale teraz co, widłami jak go podniesiemy? Tam za tamten róg tylko? Albo euroramkę, wózek pod euroramkę podstawić i go spróbować. Mówisz? Jedziemy to podniesiemy tak. No to nie wiem. Ucieknie. Co ucieknie? Tak mi się wydaje, że go skosi i poleci na swoją stronę. Nie poleci. Czemu? Tylko ja muszę tą rurkę przeswalić. Pchaj, dość pociąg do siebie. Dobra. O, już. Żeby nie było, że gdzieś kołem machniesz i się strąci rurkę, bo wtedy to już guzi. Jeszcze trochę. Dobra. Po prostu krzywo chyba stoi. Gdzieś tu on był. Jak ja bym po prostu podnosił, to nie znajdzie tak, żebyś po prostu już stworzeń wsunął? Nic się nie dzieje. Muszę większego klocka spróbować. A few moments later. Możesz.
Węże trzeba przełożyć. Węże trzeba przełożyć. No to się przełoży po prostu. No. Wkręcony czy nie wkręcony? Ja tam wkręcam zawsze. Mnie też tak się wydaje, że to po prostu jest tak, że wykręcasz i ma ci pokazać, ile jest oleju. No czubek się umaczał. Troszkę jakby mało. I tym parchem znowu? No, mamy inny. No i co? Znowu mam problem. Kurde. Dobra, i tak wszystko upierdolone. Tak, żeby jakoś też nie przeszkadzało za bardzo. No dobra, dobra. Nie to! Połóż go z powrotem! I do góry! Do góry! Jeszcze, 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 jeszcze! I teraz na siebie. Dobra, dobra, daj, daj. No, węża by to też by było. To myślę, że... Bo tu będziesz odczepiał, to się schłonie zaraz. No i dobra. No. Można gnój wywalać. A dupa? A, już obciążnie. To też nie można. Teraz zrobię zdjęcie. No, tak, spojrzenie to mnie tak trochę dobijają. Te, nie? Robili to jakoś... Bo na tym jest kalamitka. No, no ale to też będziesz smarowanie miał. Ale to dobra. Na jabłku, nie? No. A tu może przez to tak nie zrobili, bo że niby się będzie odczepiać, zaczepiać. To się będzie srać, jak tam zaczepianie tak wtedy... wygląda, że chyba się nie będzie odczepiać. Ja cię podejrzewam, że to się będzie ustawić. To jest solidne, kurde, myślę, że... Tak, tak, to mi się... Wygląda solidnie. To mi się też tak wydaje. Zobaczymy, czy przeważymy traktor. Ile ważysz? 80. Powietrze jeszcze się unika chyba. No to 190 kilo. To bez obciążnika może. Jeszcze trzeba nim pojeździć, kurde, żeby...
bo to chyba nie otworzyłem do końca. Powietrze wyschnęło. No. No, to tutaj prezentacja była robiona, że tur działa. Jeszcze sobie tą transparentną nalepkę odkleimy. Ostatnią. Elegancko. No, tur Wolmet z krokodylkiem. No, proces zamawiania wyglądał troszeczkę inaczej niż się spodziewaliśmy, bo planowaliśmy jechać. Tutaj tato zadzwonił do firmy, żeby się ugadać, co i jak to wygląda. No i tam pani zaproponowała, że w sumie można przecież wszystko załatwić przez telefon, bez konieczności jechania tych kilkuset kilometrów w obie strony, nie tracić paliwa, więc no zamówiliśmy przez telefon i się z tym właśnie nie dogadaliśmy, to już się przyznaję. No ale myślę, że jak na nasze warunki powinien całkiem śmiało sobie radzić. I tak już wiem, że będą komentarze, że niepotrzebnie do 30, że 60 lepiej i tak dalej. Tutaj też już było to wszystko tłumaczone. Także raz jeszcze powiem, że jak na nasze warunki wydaje mi się, że 30 sobie poradzi. Kabina na razie zostaje. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądać, ale chyba zostanie jednak orzeszek. Także czas pokaże i niebawem wywalanie obornika, także przetestujemy, jak to działa. Na pewno trzeba się będzie tutaj przyzwyczaić z tym wszystkim. Może jeszcze pokrótce opowiem, jak to wygląda. Joystick w środku, jak widać albo i nie widać, miał być pierwotnie na zewnątrz i tutaj przez to okienko miała wystawać tylko góra tego joysticka. Ale było strasznie niewygodnie, bo fajnie jakby tutaj sobie zrobił jakiś podłokietnik i właśnie takie eleganckie sterowanie, ale okazało się, że cały joystick razem z tą blachą tańczy, więc został przeniesiony tutaj na tą stronę, a z drugiej strony jest zrobiony taki wspornik, tak żeby właśnie ten joystick nam nie tańczył. Tutaj najwięcej zabawy tato miał z tymi wężami, żeby to wszystko poukładać i zrobiliśmy małą przeróbkę, także może od początku. Wieżyczka tacie poszła dosyć szybko, bo ja z rana pojechałem załatwić parę spraw, to więc no, 2 godzinki i tutaj właśnie ta rama i wieżyczka była zamontowana. Następnie hydraulika, której nie nagrałem, no bo tutaj była metoda prób i błędów po prostu. Nie wzięliśmy usługi montażu, a firma jest ta sama, która montowała Wolmeta u Jarka Ogarka. To jest ta sama firma i można było zamówić sobie z montażem. Tutaj zresztą naklejkę było widać. Nieodpłatna reklama, proszę bardzo. Także można było wziąć sobie usługę montażu, już to mówię trzeci raz, ale tato zdecydował, że to sobie jakoś tam poradzimy. No i z tymi wężami było sporo zamieszania, bo tam gdzieś nam się spodem troszeczkę ciągnęły, wisiały, żeby to wszystko dopasować, jakoś je pozawijać tak, żeby właśnie nie targały się po ziemi, popodczepiać. No było zabawy na cały dzień. Ale jakoś, jak widać, się udało. I co zostało zrobione? Pierwotnie, nie wiem, czy to, no pewnie tak miało to być, czy też ten element, do którego przymocowany jest rozdzielacz, nie został przyspawany pod kątem 90 stopni. On powinien może być odwrotnie i wtedy fabrycznie rozdzielacz byłby w ten sposób, lub też gdyby był nieco wyżej. Jeśli byłaby taka możliwość, to też by to było lepiej. Dlaczego? Dlatego, że stąd, jak widać, wychodzą linki, one są dosyć długie i są w miarę sztywne, więc gdyby rozdzielacz był w swoim pierwotnym położeniu, czyli w ten sposób, te linki wychodziłyby w dół i strasznie tutaj by nam wystawały po ziemi. Oczywiście rozdzielacz można sobie gdzieś tam w kabinie jeszcze jakoś zamocować, no ale tu było jego pierwotne przeznaczenie, miejsce
więc został zamontowany tutaj, no i tutaj chyba jest najwygodniej, chociaż obrys ciągnika no prawie, więc trzeba też będzie uważać, żeby gdzieś tam o jakiś róg, o coś nie zahaczyć tym rozdzielaczem, nie rozwalić. Tak więc taka przeróbka, że to po prostu obróciliśmy o 90 stopni, trzeba było nawiercić tutaj dziurki, bo to jest mocowane na dwie śruby. Z przewodami troszeczkę zabawy było, tutaj jeśli ktoś decyduje się montować samemu, to niech się dwa razy zastanowi, może kosztem nerwów i czasu warto jest te 3-4 stówki zapłacić za montaż i mieć z głowy. No tutaj zostało troszeczkę czasu i pracy w to włożone, żeby samemu to ogarnąć. No ale już tutaj powiem mniej więcej co i jak. Dwa najdłuższe węże, które szły do rozdzielacza, są od powrotu z rozdzielacza z ciągnika i właśnie zasilanie z tego. To zostało tutaj, wiadomo, wkręcone. Tam też widzieliście, że nam oleju przekładniowego praktycznie w skrzyni nie było, więc trzeba było dolać i to dosyć sporo. No tutaj jest zamocowane do tego rozdzielacza. I tak to wygląda. Siłowniki dwustronnego działania, więc te z kolei też długie węże zaczyna padać, ale nie najdłuższe, bo najdłuższe są właśnie tam poprowadzone, zostały przeciągnięte na tą stronę i też są na tyle długie, tu w ogóle powinno być o pół metra, wszystkie węże krótsze to by pasowały, a tak to musieliśmy my gdzieś tą długość gubić, no i zostały puszczone tędy przy wspomaganiu, tak żeby troszeczkę naokoło to zrobić. No tak więc trochę zabawy było z tym, ale koniec końców się udało. No i też pod koniec nie mogliśmy tego sfożnia, ale z tamtej strony spasować coś. Krzywo ciągnik może stał, krzywo tur stał i jakoś nie chciało nam to naskoczyć, ale w końcu się udało. No i troszeczkę też trzeba tym jeszcze popracować, bo układ jest w dalszym ciągu nieco zapowietrzony. Już minimalnie, już praktycznie się przepracowało, ale jednak trzeba to będzie odpowietrzyć. Dobra, została mi jeszcze jedna rzecz, a zaczyna padać, więc na szybkiego to zróbmy. Skoro jest z tamtej strony naklejka sprzedawcy, nazwa producenta, to oczywiście musi być też nasza nazwa. Elegancko. Skoro tur będzie miał ciężko, no to praca oporowo, całodobowo. Usługi rolnicze Radkowskie. Ta naklejeczka niebawem trafi do sprzedaży, gdyby kogoś interesowało. Idealnie pasuje nam tutaj. Ona jest powlekana jakimś laminatem, więc powinna być odporna na warunki atmosferyczne, ale zobaczymy. Cacy. No i z drugiej strony miejsce honorowe. Jak deszcz tego szybko nie zmyje, to chwilę pojeść. Powierzchnia powinna być odtłuszczona, a nie jest. Ryzyk fizyk. Elegancko. No, także tak to wygląda. W końcu na gospodarstwie jest ten tur. Teraz będą pytania, kiedy tur do John Deere'a. Test pracy w którymś z kolejnych odcinków. Także jak widać, małymi kroczkami się rozwijamy. To, o co pytacie chyba od początku istnienia tego kanału, w końcu dotarło na gospodarstwo. Mam nadzieję, że ułatwi nam to pracę i że montaż na 30 faktycznie nie będzie strzałem w kolano, bo tutaj wspomaganie zostało zamontowane. Zresztą o zmianach, które będą w dalszym ciągu się pojawiać odnośnie 30, czyli dajmy na to te właśnie koła balonowe, no to też mówiłem w którymś filmie, co tam jeszcze planujemy zrobić.
A na tą chwilę to tyle. Zresztą gdybyśmy chcieli przekładać to do 60, to podejrzewam, że do wymiany będzie tutaj ta podłużnica do ramy, do silnika znaczy się, ta rama cała. Słupki chyba są takie same, no i te wsporniki, które są tutaj, to też mogą być inne, bo tur 2B jest taki sam, czy to 60 Władek, czy 30, to chyba właśnie pasuje, tylko kwestia właśnie tych tutaj mocowań do ciągnika. Także w razie W zawsze można wywalić jeszcze więcej pieniędzy i zamiast ładowarki kupić ramę do 60. Nie, no tutaj już żartuję. Mam nadzieję, że będzie to pracować. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.